Sprawozdanie z rocznej działalności Parku Naukowo-Technologicznego było jednym z tematów obrad suwalskich radnych. Jak wynika z informacji owego prezesa, do funkcjonowania parku jeszcze przez kilka najbliższych lat trzeba będzie dokładać. Wartość spółki szacuje się na ponad 58 milionów. Jej podstawową działalnością jest wynajem powierzchni użytkowej, w tym laboratoriów i hali procesów technologicznych wraz z wyposażeniem, z czego uzyskała w ubiegłym roku przychody w wysokości około 1 400 000 zł. Koszt działalności spółki zmniejszył się w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 20%. Niemniej jednak za parkiem od wielu lat ciągnie się też zobowiązanie, głównie z powodu kredytu zaciągniętego na budowę i uruchomienie nowych obiektów parku. Do spłaty pozostało jeszcze ponad 2 miliony złotych. Spółka wciąż nie tylko nie wykazuje zysku, ale wskazuje ujemny wskaźnik rentowności. Rocznie generuje około 1 000 000 złotych strat. Prezes parku odniósł się też do jak na razie potencjalnego ryzyka zapłaty korekt finansowych, których zapłata może być poważnym zagrożeniem. Obejmują one lata 2009-2013, a dwa lata temu prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące narażania spółki na straty. Dzisiaj sytuacja, jeżeli chodzi o korekty, jest taka, że jesteśmy przez cały czas w tym okresie procedurze odwoławczej. W związku z tym jeszcze póki co żadnych pieniędzy z tego powodu, żeśmy nie zapłacili. To jest element pierwszy. Jeszcze raz podkreślę, że dotyczy to okresu budowy samego Parku Naukowo-Technologicznego, co jest również bardzo istotnym elementem. A trzecia sprawa, również ja nikogo, broń Boże, nie usprawiedliwiam. Natomiast też należy zwrócić uwagę, że nie jest mi znany taki Park Naukowo-Technologiczny, który za okres budowy nie musiał zwracać części pieniędzy, czyli nie byłby obarczony korektą. Prezes przedstawił kierunki rozwoju, które mają doprowadzić do poprawy wyniku finansowego. Od chwili wybudowania Parku Naukowo-Technologicznego stawka za wynajem powierzchni była stawką o charakterze ryczałtowym. To oznaczało, że nie rosła w perspektywie czasu, to oznaczało, że każdego roku przychody z punktu widzenia wynajmowania powierzchni malały, chociaż pozostawały teoretycznie na tym samym poziomie, z tego powodu, że rosły ceny energii elektrycznej, co jest bardzo istotnym czynnikiem kosztów, jakie ponosi park, jak również ciepła. W związku z tym dzisiaj jesteśmy w takiej fazie, że renegocjujemy wszystkie umowy, które są zawarte z naszymi przyjaciółmi, którzy są w parku, są najemcami. Według prezydenta miasta Czesława Rynkiewicza, co się stało, to się nie odstanie. Dzisiaj możemy tylko mówić o usprawnianiu działalności Parku Naukowo-Technologicznego, którego misją jest wspieranie przedsiębiorców. Sprawa jest oczywiście niezmiernie trudna, bo zaplecza naukowego w Suwałkach tak naprawdę nie ma. Oprócz Państwowej Szkoły Zawodowej nie ma tutaj właśnie profesorów i badaczy, analityków. Dlatego też funkcjonowanie parku w pełni słowa tego znaczeniu Parku Naukowo-Technologicznego jest niezmiernie trudne. Ale ja cieszę się z tego, że w tym parku pracuje znacznie ponad 200 osób, że funkcjonują tutaj firmy i widzimy chociażby po ilości zaparkowanych tutaj samochodów, to znaczy, że ten obiekt był potrzebny. Natomiast ten obiekt nie przynosi niestety dodatniego wyniku finansowego i przynosić przez najbliższe lata nie będzie. Ja uważam, że jeżeli działalność, szczególnie laboratoriów, by była bardziej tutaj rozwinięta, to jest szansa, żeby ten park za kilka lat zbilansował swoje koszty i wyzerował wynik ten ujemny. Radni miejscy przyjęli informacje z rocznej działalności parku. Przy okazji zwrócili się do prezesa o bardziej szczegółowe wyjaśnienie kwestii finansowych dotyczących głównie korekt finansowych.